Czekam jeszcze, jak się stream zacznie. Okej, powinno nagrywać. Witam wszystkich serdecznie. Pomyślałem, że zagramy sobie dzisiaj w The Last of Us i przejdziemy je całe, więc serdecznie zapraszam do streama. Tak sobie myślę, na jakim poziomie trudności będziemy grać i chyba... może na normalnym. Ja już przeszedłem The Last of Us na najwyższym poziomie trudności, a na potrzeby streama i tego gameplayu myślę, że normalny w zupełności wystarczy. To co, jedziemy. Okej. To jest jedna z moich ulubionych gier i chyba jedna z najlepszych gier, w jakie grałem. I jak najbardziej jest też doceniana przez krytyków, więc przed nami myślę wielka, wielka frajda i super zabawa. Zapraszam też do komentowania, jeśli ktoś to ogląda na live streamie. Na wszystkie komentarze jak najbardziej odpowiem i czekam na opinię. Tommy, posłuchaj mnie. To nasz zleceniodawca. Zleca to, jasne. A nie mogę stracić tej roboty. Ta, rozumiem. Pogadamy o tym rano, okej? Okay? Pogadamy jutro, okej? Okay? O, mam wygląd. Hej. Suń się. Pracujesz w niedzielę, co? Czemu jeszcze nie śpisz? Już noc. Kurczę, która jest? Jest pora iść do łóżka. Ale wciąż jest dzisiaj. Szkrabie, nie teraz. Nie mam do tego głowy. Proszę. Co to? Prezent urodzinowy? Co ona mu dała? No bo mówiłeś, że zepsuł ci się zegarek. A, siko. Więc pomyślałam... Podoba ci się? Szkrabie, to jest... Jest co? Super, ale... O kurczę, chyba się zaciął. Co? Nie. Ha, wkręta, co? Skąd wziąłeś na to forsę? Dragi, handluję teraz koksem. O, super. Może dorzucisz się do kredytu. Tak, chciałbyś. Koksem. No ja się zaczyna. Zaczyna się. Halo? Sara? Skarbie, daj mi tatę do telefonu. Wujku Tommy, która jest godzina? Muszę z nim porozmawiać, mamy tu... Wujku? Halo? Dobra, gramy z Sarą. O co chodzi? Może rozjrzyjmy się w pokoju na początku. Basz. Nie są takiego zespołu. Jest deskorolka. To już na propsie. No chyba w piłkę nożną gra, bo są korki, jest piłka, jest plakat. Cholera. Zapomniałam mu jej dać. A, kartka dla taty, tak?
Jak słodko. Dobra, chodźmy stąd. Tato? Tato? Co tam w gazecie piszą? Mysterious infection, no tak, tak, tak. Wiadomo. Podoba mi się ich chód, Tatusiu? Jest zespany jeszcze. Śmiesznie się porusza. Czy śmiesznie? Naturalnie, jak na swój stan. Jesteś tu? Mają związek z przetaczającą się przez kraj pandemią. Gdzie jesteś, tato? Dowiadujemy się, że zarażeni wykazują wzmożoną agresję i ze względu na zaistniałą sytuację władze... Nie, czekaj, to nie list, to jest jeleń. Zdaje się, że mamy tu zamieszanie spowodowane... A tu ma? Wiedzę. Oh fuck. Co to było? Wow. O Boże. Chyba jest grubo. Tato? Tam w mieście. Tato? To jest ekstu tato. Gitary ma. Konie ma, dobra, idziemy. Tato! Co się dzieje? Jadą po nas. Same gitary. No. A konsole to mają, czy nie? Chyba nie bardzo. Czy to jest PS3? Nie, chyba nie, a może? Dobra, gdzie on jest? Ostatnio w tę grę grałem parę lat temu już, więc... Nie wszystkiego tak dobrze... Nie pamiętam, telefon dzwoni. 8 nieodebranych połączeń? Gdzie jesteś, do cholery? Where the hell are you? Zaraz będę. Oh shit. Gdzie byłeś? Sara! Nic ci nie jest? Ta. Wchodził tu ktoś? Nie, niby dlaczego. Nie podchodź do drzwi! Nie ruszaj się stamtąd. Bo co? Tato, przerażasz mnie. Co się dzieje? Tu Cooperowie. Coś jest z nimi nie tak. Chyba są chorzy. Chorzy na co? Oh shit! Jimmy! Tato! Skarbie, chodź tu, chodź tu. Dobrze, tak? Jimmy, ostrzegam cię! Nie rób! Idź, idź! Zabiłeś go. Sara? Rozmawiałam z nim rano. Posłuchaj mnie. Intensywnie rozpocząć tej gry, co? Musimy stąd uciekać, rozumiesz mnie? Tak. To mi nie chodzi. Chodź. Prawda, to jest dopiero prolog, bo... Podziewał! Masz pojęcie, co tam się dzieje? Zdążyłem zauważyć. Cholera! Cały jesteś we krwi! To nie moja. Jedźmy stąd. Mówią, że połowa ludzi w mieście wyświrowała. Czy możemy już jechać? Zaraz idźcie pasożytem, czy coś. Powiedz mi, co się stało. Później. Hej, skarbie. Jak się czujesz? Dobrze. Może włączymy radio? Tak, jasne. Dzięki. Radioska. Wysiadły komórki. Radio. Po prostu super. Przed chwilą speaker gadał jak najęty. Mówił, gdzie jechać. Wszyscy się mówił, że... Na wakacje do apokalipsy. Nie wjedziemy do hrabstwa Travis. Musimy stąd spadać. Pojedź 71. Powiedzieli, ilu nie żyje? Pewnie dużo.
Znalazłem całą rodzinę. Tommy! Szepczą, ledwo ich słychać. Na pewno. Jesteśmy chorzy? Nie, oczywiście, że nie. Skąd wiesz? Podobno zarażają się tylko ludzie w miastach. A czy Jimmy nie pracował w mieście? Zgadza się. Jesteśmy bezpieczni. Też. Przecież mamy miejsce. Nie zatrzymuj się, Tommy. Czekajcie! Hello, ziomek. Wiem, co mnie za zaufanie. Ktoś inny się zatrzyma. Możemy się tu zatrzymać, to przejadę przez nich do chuja! Szybko, wycofaj! Są też za nami! Tam! Tam, tam! Trzymajcie się! Jedź! Uważaj! No to elo. Teraz będzie harcia. Hej! Hej! O, shit, jaka masakracja tam jest. Ja i szybę wywołam. Jesus.
Dobra, walnij. Dotrzyjcie do autostrady! Idź, ty masz Sarę, ja im ucieknę! Tylko Tommy! Spotkamy się tam! Szybko! Jeszcze kawałeczek. Tato? Już dobrze, kochanie, jest spokojnie. Hej! Potrzebujemy Stać. Pomocy! Posłuchaj, to moja córka. Chyba ma złamaną nogę. Okej. Nie jesteśmy chorzy. Mam dwoje cywili na obrzeżu strefy. Czekam na rozkazy. Tato, co z Wojkiem tam? Wrócę po niego, gdy znajdziemy schronienie, okej? Jest z małą dziewczynką. Ale... Tak jest. Słuchaj, przeszliśmy przez piekło. Potrzebujemy tylko... Nie... Proszę, nie. Webshot. O nie. Dobry jak rewolwer. Sara? Przestań rączki, Skarbie. Wiem, kochanie, wiem. O Boże. Ja wiem, że boli, Skarbie. Nic nie będzie, nie zasypię, czekaj. Podniosę cię. Wiem, kochanie, wiem, że bardzo boli. Chodź, Maleńka, proszę. Wiem, Skarbie, wiem. Sara? Kochanie. Śmieciarki przeszły, nie wiem, tak. Tak się zaczyna The Last of Us. Potwierdzono już ponad 200 ofiar śmiertelnych. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, który wiąże się z ograniczeniem przemieszczania się. Na ulicach leżały dziesiątki, setki ciał. Świat pogrążył się w panice, gdy wyciekły raporty Światowej Organizacji Zdrowia, w którym stwierdzono, że najnowsze testy szczepionek nie powiodły się. Gdy znika biurokracja, społeczeństwo wreszcie jest w stanie wziąć sprawy swoje. Los Angeles to najnowsze miasto, w którym ogłoszono stan wyjątkowy. Wszyscy mieszkańcy muszą zgłosić się do odpowiedniej strefy kwarantanny. Zamieszki trwają już trzeci dzień, a zapasy żywności dramatycznie się kurczą. Do obydwu ataków przyznała się grupa używająca nazwy Świetliki. Ich rzecznik prasowy wzywa do wznowienia działalności wszystkich organów władzy. Protesty wybuchły po egzekucji kolejnej szóstki domniemanych Świetlików. Nadal możecie do nas dołączyć. Pamiętajcie, gdy zgubicie się w ciemności, szukajcie światła. Uwierzcie w Świetliki. No nieźle. Dwadzieścia lat miała. Coś tu się powtarza. Zaraz, moment. Miły poranek? Drinka? Nie, nie chcę. Drinka. Whiskers. A ja przyniosłam ci wiadomości. Gdzie byłaś też? W zachodniej dzielnicy. Robiliśmy tam przerzut. My mieliśmy robić przerzut. No wiesz, mówiłeś, że chcesz być sam, pamiętasz? Spróbuję zgadnąć. Do wymiany nie doszło, a klient zwiał z naszymi tabletkami. Nie tak było? Wszystko poszło bez problemów. A za te kartki wyżyjemy kilka miechów, lekko. Powiesz mi, co to jest?
Kiedy tu wracałam, napadło mnie nagle dwóch pieprzonych dupków, jasne? Może dostałam parę strzałów, ale... Poradziłam sobie, tak? Daj mi babka. Któryś z tych dupków przeżył? Bardzo śmieszne. A wiesz przynajmniej, kim byli? Posłuchaj, oni są nieważni. Przede wszystkim ważne jest to, że to Robert kurwa ich nasłał. Nasz Robert. Dobrze wie, że go ścigamy. Wydaje mu się, że nas uprzedzi. A to sprytny sukinsyn. Nie. Nie jest aż tak sprytny. Wiem, gdzie się zaszył. Chyba żartujesz. Stary magazyn w Mission Hill. Nie wiem, jak długo tam będzie. Będzie zemsta. Jestem gotowy. Idziemy? Jestem za. I ja również. Fajne ujęcie z amerykańską flagą zniszczoną. Trzeci posterunek jest otwarty. Niedługo zaczyna się godzina policyjna. No to się pośpieszmy. Okej. Okay. Rano dostałam papiery. Wyznaczyli mnie do prac na zewnątrz. Bez sensu. Przecież to robota dla żołnierzy. Porozmawiam z nimi. A ty, Joel? Dostałeś już to gówniane wezwanie? Nie. Tak, na pewno. Joel. Nie dostał wezwania. No tak, świat to nie w śmieciach, bo nie ma komu i wyrzucać, nie? Uwaga! Mieszkańcy zobowiązani są do dostępu i okazywania ich na żądanie personelu służb porządkowych. Patrz, nie otworzyli jeszcze. Pewnie znowu brakuje jedzenia. Ja sobie kurwa robią? To już trzeci tydzień. Nic nie poradzisz. To jakaś jebana ściema. Ci ciule w mundurach na pewno nie chodzą głodni. Mów ciszej. Pogięło cię? Nieważne. W dupie to mam. Niech mnie aresztują. Przymknij się. Shut the fuck up, man. Dobra, chodźmy. Następnym razem zarobisz kulkę w łeb. Rozumiesz? Dobra, luz, tylko się oglądam. Prawda, czy są chorzy? No i chuj. Jestem zarażona, to pomyłka, stanę się myli! Błagam! Dobra, zakrzyki. Okej. What the fuck? Zamknij się! Masz szczęście. Tak się kończy ukrywanie w budynku do rozbiórki. Wezwać ekipę czyszczącą. Dobra, dobra, już wszyscy. Będą potrzebne 4 worki. Dobra, koniec przedstawienia. Rozejść się! Tak jest. Zostaniemy tu. Są w drodze. Zaraz tu będą. Dobra, dobra, ludzi. Ale i ludzie się zarażają. To znaczy, że coraz więcej osób wymaga się na zewnątrz. Powiedzmy sobie ziomek. Mało mówny gość. Zginęli na moich oczach. Ci biegacze pojawili się znikąd. Co ja teraz powiem ich bliskim? Jak to w ogóle ulica? Punkt kontrolny jest po lewej.
słyszałam, ustawili ich w szeregu i zarżnęli jak psy. To była zemsta. Jeśli szabrownicy przejęliby to miejsce, też byśmy tak skończyli. Nie ma na to szans. Wystarczy, że jeden z nich, choćby krzywo na mnie spojrzy, dostaje kulkę. Tak samo myśleli wojskowi ze wszystkich stref, gdzie wybuchły zamieszki. Gdzie Mark? Nie słyszałeś? Złapali go na fałszowaniu kartek na żywność. Jezu. I co mu zrobili? A jak myślisz? Skatowali go, a potem gdzieś zawlekli. Od tego czasu cisza. Kretyn. I co on sobie myślał? Ma rodzinę. Zrobił to dla nich. Ta? I jak na tym wyszedł? Na co się patrzysz, dupku? Dobra, chada mi ludzi, wziął. Załatwiłam na nowe papiery. Przejdziemy bez problemu. Tylko spokojnie. Okej. Okay. Jedź dalej. Co, idziemy? Czekam. Czego tu szukać? Wolny dzień. Odwiedzam kolegę. Dobrze. Chodźcie. Dzięki. O, nie. Uciekajcie szybko! Zamykaj! Świetniki! Joel, chodź, wiemy. Joel, idziemy, chodź. Dobra, wiem, nie. Pierdala. Uwaga! Punkt kontrolny numer 5 jest zamknięty do odwołania. Obowiązuje tam całkowity karantyn. No to łatwą drogę szlak trafił. Opatrzone, okej? Okay? Za jakąś ranę? Okej. Okay. Leczymy się szybko. Zamknął wszystkie punkty kontrolne. Musimy pójść naokoło. Na zewnątrz? Albo możemy odpuścić Robertowi. Jasne. Hej, Tess, widzisz to gówno? Byłam tam. Jak tam we wschodnim tunelu? Czysto. Użyłem go. Nie ma patroli. A ty dokąd? Z wizytą do Roberta. Ty też? A kto jeszcze go szuka? Marlene wypytywała o niego. Chciała go znaleźć. Marlene? A czego świetliki chcą od Roberta? Myślisz, że mi powiedziała? Co jej powiedziałeś? Prawdę. Nie mam pojęcia, gdzie się znasz. Słusznie. Dobra, trzymaj się z dala od kłopotów, okej? Okay? Wojskowi niedługo będą tu szaleć. Tak, na razie. Wake up, samuraj. Marlene szuka Roberta? Co ty myślisz? Nie podoba mi się to. Musimy go znaleźć, zanim zrobią to świetliki. Czyli nie tylko my go szukamy. To tutaj. Cześć. Co tam słychać? Zaczyna się robić gorąco. A jak tutaj? Cicho. Ani śladów wojskowych czy zarażonych. To chciałam usłyszeć. Co tam się grilla robią? Joel, pomóż mi z tym. Uważajcie na siebie. Prawie lat. Jezu, ale to fali. Nie powinni to wrzucać, czego popadnie. Znajmy światło. Bierzmy nasz sprzęt. Cały czas leżą tu nasze plecaki. Jest nad. Mało amunicji. Czyli nie możesz pudłować. Zdobyłem? Wszystko. Dobra, kurwa. Podsadź mnie. No właśnie, to cię podsadzę. Gotowy? Tak. Dawaj. Jest. Hop, ty. Chodźmy.
Dobra. Uważaj. Zawsze uważam. To podchwytliwe pytanie. Witamy w prawdziwym świecie. Dawno nie byłem na zewnątrz. Prawie jak randka. No cóż, jestem romantykiem. Tak, to widać. Gdzie drabina? Musi być gdzieś tutaj w okolicy. Drabina. Jest! Super, przynieś ją. Dama. Chyba mnie z kimś pomyliłeś. Rzadko się mylę. Tędy. O, no właśnie. Może jakieś zapasy zbierzemy, bo tak mogą się przydać na podróż. Części. Coś jeszcze tu możemy zebrać. Kolekcjonerskie rzeczy. Jakie dzieci tu mieszkały? Jakieś przedszkole czy co? Tędy! Myślisz, że Robert wciąż ma naszą broń? Lepiej, żeby miał. Jak już odzyskamy, to warto bez problemu go wypodajemy. A propos, kiedy kolejna dostawa? Czekaj, zarodniki. Leci. Skąd się biorą do cholery? Ostatnio było tu czysto. Coś je tu rozpyla. Ostrożnie. Mamy winnego. To świeże zwłoki. Oczy dookoła głowy. Ufa. Kolejny. Wow. Przyciśniemy się tędy. Nic ci nie jest? Ten cholerny sufit się wali. Uważaj. Przeciśniemy się. Spokojnie. Jest! Ostrożnie! Z pomocy! Maska mi się zepsuła. Proszę, nie chcę się przemienić. Błagam. Co chcesz zrobić? Chyba pomożemy mu, co? Sorry, ziomek. Ale sam prosisz o to. Spadamy stąd. Dobra, lecimy dalej. Coś tu znajdziemy, czy to nie? Nie. Okej. Przed nami, słyszę. Szat.
Dobra, możemy nasłuchiwać. Jak to załatwimy? Przeciwników. Wziąłeś na górę, na dół. Dobra. Dobra, nie zauważyłem. Fajnie iść. O, fuck. Trochę zjebałem, ale... Oh fuck, dalej, go dumaj, go dumaj, go spiąłem. Czołek, easy. Nie. Dobra, to już wszystko. Ale skupałem na koniec, ale to nic. Miejmy nadzieję. Dobra, wracajmy do miasta. Świeże powietrze. Właśnie dlatego lubię być na zewnątrz. Nienawidzę miejskiego smogu. Powiedz Billowi, żeby ci skołował odświeżacz powietrza. Jaki pomysł. Szkoda tylko, że są przeterminowane. A. Zasłoń wejście. Jasne. Cholera. Deska spadła. Gdzie te deski? Byłbyś tak dobry. Idę. Hej, podaj mi ją. No weź na tą deskę, no. Ciężka jest. Dam radę. No jak ją wrócić teraz, no. O, coś tam leży. Może coś przydatnego, tak. Botanik. Botanik principal. Sprawdźmy, czy w pobliżu nie ma żołnierzy. Czysto, chodźmy. Podnieś amunicję. Na pewno się przyda.
mały. Sprawdź, czy droga wolna. Żadnych żołnierzy czy ludzi Roberta, okej? Okay? On wie, że do niego idziemy. To tylko dodaje pikanterii. Bang. Dobra. Czysto. Chodź. Hej, Tess, hej, Tess! Hej, Liśniutko, co tam? Masz jakiś towar? Nie teraz, teraz. Nie, nie, spoko, spoko, spoko. Mam nie kartę. Teraz, słyszysz? Okej, okay. Rozumiem. Nie ma co być biały. Pieczone szczury. Idziemy. Zepsujesz, kupujesz. Chyba nas tu nie lubią. Cześć. Dawno się lubią. Stop u dupy! Spuść mu łomot! Dobrze! Jezu! Ej, blokuj go! Spuść mu pierdol, stary! Kurwa, blokuj go! No dawaj! No dawaj! No dawaj! Skop u dupy! Skop u dupy! Zrób to! Stary, nie daj sobie! Rozwal go! Dawaj! Rany, wstawaj! Wstawaj! Kto to? Stare dzieje, nie pytaj. Były facet. Czy jest ostrzyk cegłą maczetę? To chyba jest tylko niepraktyczne. Czy tu jakaś narracja będzie? Ten facet trzymał przeróżne śmieci w tej fabryce. Czekaj, stary. Tak. Dobra. Szukam Roberta. Przechodził tędy? Pół godziny temu. Poszedł na nabrzeże. Tam jest. Nie ma tak jak dobra łapówka. Za kartki. Znaczek świetlików. Look for the light. No to jazda. Przepuśćcie nas. Radzę wam zawrócić i wracać tam, skąd żeście przyleźli. Nic do was nie mamy. Przyszliśmy po Roberta. Możemy to rozegrać pokojowo. W tył zwrot i wypierdalać. Nie ruszę się stąd bez Roberta. Rozjebię ci łeb, suko, jeśli zostaniesz tu choćby chwilę dłużej. Rozumiesz? Rozumiesz? I mnie zatak. Chować się! Dobra, lecimy. Gotowy? Tak. Zajebię cię, kurwa! Będę cię osłaniać. Zajdź ich z boku. Dobra. Zapłacisz za to! O kurwa! Miałeś mnie osłaniać, ty. Kurwa. No wspaniale mi osłoniesz, wspaniale. Kurde. Ile nie żyję? No chyba teraz już nie wstanie. Dobra, wszyscy? No nie, dwa. Dobra, mam. Dobra robota, kowboju. Mam amunicję jakąś. Skąd on do cholery wytrzasnął tych ludzi? Robert to spec od wystawiania czegoś bez pokrótki. Ukróćmy ten proces. Cholera, tędy nie przejdziemy. No dobra. W apokalipsie, podczas apokalipsy, posadzanie jest podstawową umiejętnością. Bez podsadzania siebie nawzajem to nie przetrwasz za długo. Tu nam jest tak jasno. Tu jest tak ciemno, tam jest tak jasno? Kurwa, jakiś bug. Tutaj Joel.
Żarty. Dobra. Kolejni ludzie Roberta. Skąd wiesz, że tu przyjdą? Dwóch naszych zginęło, próbując zjąć tez. Na bank pojawi się tu z Joelem, żeby dopaść Roberta. Jezu. Mogliśmy nie brać tej fuchy. Nic już nie poradzimy. Rozdzielmy się. Cicho i skutecznie. Sprawdźcie, nikt się tu nie kręci. Dobra, po cichu to załatwimy. Ruchy, ruchy. No. Tam jest jeszcze ziomek. Amunicja, dobra. A właśnie, zapomniałem ci powiedzieć. Widziałem dzisiaj na mieście pięciu cywili w kajdankach prowadzonych przez wojsko. Niech zgadnę. Świetliki. Tak. Ustawili ich pod ścianą i je. Kurwa. Wypadałoby ich jakoś... Podobno to teraz normalka. Ostro się z nimi pojawili. Nie ciszyć. Mój kuzyn się z nimi spodziewał. Kurwa. Widzę, że te jest to ostro laska, bo mam klucz jakiś. Mam okazję... Przeszukajmy to miejsce. Mamy batonik. Starcie z puszki. Też czuję, że tu może coś być. Jakaś amunicja mi się przydała. Chyba wejście. Ten koleś nie powinien mieć jakiejś amunicji, jakiejś broni. A ten... Dobra, idziemy dalej. Kolejną ważną rzeczą podczas apokalipsy są kable. Jak zapewne wiecie, no kable są najbardziej cennym przedmiotem w apokalipsie. Żaden monitor, żaden komputer nie ma kabli, no bo przecież kable są tak rzadkie, że w ogóle no, to ciężko znaleźć. Hej, przyjdzie z zaopatrzeniem zabezpieczone w południowym magazynie. Dobra, przyjedziemy szybki obrót i spadamy. Zaraz godzina policji. To z Robertem. Nie, walko widzicie. Zostanie to za mną, paranoja. Nie wiem, kurwa, co tam. Siedzimy się. Kto to były? Ta, też to słyszałem. Bądź czujny. Ja pierdolę. Kurde, zauważyli mnie. Ilu ich tu jest? Raz, dwa, trzy. Slanki go! Kurde, zjadę mam. Fuck. Ten jeszcze żyje. Jak on biega? Zatrzymaj się, ziomek! Jeszcze jeden. Jest. Chodź tu. Lepsza. Dobra, tam miałem uniakę. Szoteczki, nie. A, tu możemy wejść. A, już nie szuka, już nie szuka. Wuch, fajnie. Dobra, wchodzi.
po cichu go weźmiemy od tyłu. Na jednego mniej. Tam proszę gdzieś poszedł. Mogliśmy wziąć więcej ludzi. To by nas spowolniło. Co? Racja. Czy tu ktoś jest na dole? Ludzi tamte. A, tu coś jeszcze nie zrobić. O, amunicja, teczka. Teczka i butelka. Która tego łańcucha nie wygląda zbyt pięknie, prawdę mówiąc. Jest nasz chłopiec. Suki synek. Kończmy z tym. Kończmy z tym. Straciliśmy wszystkie kontakty na północy i południu. Stan zapasu. Nie wiem, kto teraz będzie nam dostarczał towar. Dobra, musimy jakoś spłynę... Trzeba działać w stronę. Pojebało cię? Wyjście na zewnątrz to samobójstwo. Mimo wszystko wolę zostać tutaj. Dobra, tamten już poszedł. Jak mi ich... O, tam jest samotny jeden. Dobra, weźmy, zacznijmy od niego może. Jaki jest koleś sam, to jest łatwiejszy do wyeliminowania. Co to było? Ej, jak nie mógł mnie usłyszeć, ale... Myślę, że i tak się strzela nim, ale ile mogę, tylu wykończymy po cichu. Teraz tamten. Ziomy.
O, fuck, zauważyli mnie, no tak czułem. Nie można do nich wchodzić, za dużo ich. Uwaga! Pójdź to, kurwa! Uwaga! Nie zrób nic głupiego! Dobra, luz, mam go jako tarczy. Luz. O, fuck, o, fuck! Kurwa, co się dzieje? Dobra, ktoś nie podniesie jeszcze ten. O, shit. Dobra, leży. Leży. Kurde, ciężki. Zbierajmy, co mamy. Pekła. Butelka. I już mamy. O, nic jest. Dobra. Przydałoby się uleczyć. Biuro. Robert pewnie tam wbiegł. Chodźmy. Chodź. Do tyłu, kurwa, do tyłu! Chcemy tylko pogadać, Robert. Ale mam nie mamy o czym, kurwa, rozmawiać. Odłóż broń! O, fuck. Jest. Weź się, pierdol! Ucieka! Dobra, za nim. Robert! Al, tędy! Chuja tam, dawaj. Jest nasz! Fak, gdzie teraz? No już! No, cześć, Robert. Siemka. Tess. Joel, nie gniewajcie się. Ależ skąd? Jasne. Konkretna dziewczyna. Zmieniliśmy się. Słuchaj, cokolwiek słyszeliście, to nieprawda, okej? Musicie wiedzieć, że... Broń! Możesz powiedzieć tam, gdzie jest broń? Tak, jasne, tylko że... Tyle, że to jest skomplikowane. Hmm. Po prostu mnie posłuchajcie. Dobra. Jak takiego buta dostać, to... Przestań miałczeć. Mów to z bronią. Teraz chyba rozjebany, no. Coś ty powiedział? Nie miałem innego wyboru, miałem długi. Dług masz u nas. Chyba postawiłeś na złego konia. Musicie dać mi czas. Dajcie mi tydzień. Wiesz, może bym się zgodziła, gdybyś mnie kurwa nie próbował zabić. To nie tak, ja... Kto ma naszą broń? Nie mogę powiedzieć. Dajcie mi tylko kilka... Powiesz, kto ma tę broń? I porączce. Prawie. Oddałem ją świetliku. Miałem dług u świetlików. Co? Hej, oni już wszyscy prawie padli. Możemy, możemy tam pójść, wykończyć ich i zabrać broń. Może się udać. No co? Jebać pieprzonych frajerów. Załatwmy ich. To naprawdę głupi pomysł. W sumie żal amunicji, grymy. Co teraz? Idziemy odzyskać towar. Jak? Nie wiem. Wyjaśnijmy im, jak się sprawy mają. Więc poszukajmy jakiegoś świetlika. Nie musicie daleko szukać. No i proszę. Królowa świetlików. Co tu robicie? Interesy. Coś źle wyglądasz. A gdzie Robert?
Potrzebny był mi żywy. Broń, którą wam dał, nie była na sprzedaż. Chcę ją odzyskać. To tak nie działa, Tess. Więc niech zadziała. Zapłaciłam za tę broń. Chcesz ją odzyskać, to zapracuj na nią. O ilu kartkach rozmawiamy? W dupie mam kartki na żywność. Muszę coś przemycić z miasta. Pomóżcie mi. Wtedy oddam wam waszą broń. Skąd pewność, że ją macie? Podobno wojskowi porządnie was przetrzewili. A dokładnie tak było. Pokażę wam ją. Muszę stąd wiać. Decydujcie się. Najpierw zobaczę broń. Za mną. Dobra, ruchy. Musimy się stąd wydostać. I to już. Nie daj mu się ruszyć. Mamy umowę. Musimy się pospieszyć. Tutaj. Wiem, którędy pójść. Za mną. Dawaj, nie ma czasu, nie znajdę go. A, ale fajna panorama. Oh shit. To twoi ludzie? Niedowidki. Dlatego zwracam się do was o pomoc. Tędy. Czemu akurat teraz? Siedzieliśmy cicho. Planowaliśmy wynieść się z miasta, ale wojskowi postanowili zrobić z nas kozła ofiarnego. Zaleźli wam za skórę. Próbujemy się bronić. Wow, mamy fajny sprzęcik. Joel, pomóż mi. Idę. Hej, jak się trzymasz? Przeżyj. Czekajcie, żołnierze. To jest wyjście, drzwi pod mostem. Nie wiem, czy mi się to podoba. Możemy się przemknąć po cichu. Wiem, że to nie w twoim stylu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Chodźmy. Gdzie? Musimy się dostać do drzwi. Po cichu, co? A, przy porcie jesteśmy gdzieś. Straciliśmy całą akcję. Sprawiedliwość nie wybiera żołnierzu. Musimy tam cegłę go wziąć od tyłu. Słyszysz to? Też to słyszałem. Zachować czujność! Kurde, nie poszedł tędy, no.
Ładne zgranie. Dobrze. Tego się może przydać. Tu jest jakieś żarcie więcej. Zasłon wyczki. Dobra. Dużo ich dzisiaj. Tu mamy pecha. Kurwa, oh shit, on się widział, nie? Kurde, chyba nie widział. Hello. Headshot. Amunicja, amunicja, amunicja. To kto? A, to świetliki. Cholera, dopadli Warrena. Ta krew tak kurde średnio się rozlała, tak. Musimy iść. Jakoś zbyt okrągło. Zaraz będą kolejni żołnierze. Racja. Chodźmy. Gdzie idziemy, Marlin? Tędy. Już niedaleko. Okej. Coś tu może otworzyć? Nie. Jak się trzymasz? Resztkami sił. Ale dam radę. Jesteśmy już blisko. Uwaga! Obowiązuje godzina policyjna. Osoby przebywające na ulicy zostaną zatrzymane i poddane karze. Co będziemy szmuglować? Pokażę ci. Uwaga! Obowiązuje godzina policyjna. Osoby przebywające na ulicy zostaną zatrzymane i poddane karze. Joel, pomóż mi. Hej, hej, hej. Chodź tu, wstawaj. Odpieprz się od niej. Hej. Puść ją. Zaczęliśmy teraz werbować dzieci. Ona nie jest świetlikiem. O rany. Co ci jest? Spokojnie, wywiżę się z tego. Sprowadziłam pomoc. Ale nie pójdę z tobą. W takim razie ja też zostaję. Eli, nie dostaniemy drugiej szansy. Chodziło o nią? Moi ludzie będą na was czekać przy ratuszu. To spory kawałek drogi. Poradzicie sobie. Odstawiacie ją, wracacie i broń będzie wasza. Dwa razy więcej broni. A powiesz nam, gdzie ją trzymacie? W naszym obozie. Ruszymy stąd dopiero, jak ją zobaczę. Pójdziesz ze mną. Obejrzysz sobie broń, a ja się opatrzę. Ale ona nie może iść do tamtej części miasta. Joel jej popilnuje. O nie, nie, nie podoba Gówno, się. Nie zostanę tu z nim. Czemu im ufasz? Byłam blisko z jego bratem Tomim. Mówił, że w razie kłopotów on mi pomoże. Ex dziewczyna. To było przed tym, czy po tym, jak was porzucił? Ciebie też zostawił. Był dobrym człowiekiem. Słuchaj, weź ją do północnego tunelu i poczekaj. Chryste. To jest tylko przesyłka. Ma
Lin. Nawet nie próbuj. Będzie dobrze. Będzie dobrze. A teraz idź. Uwijajcie się. Nie posiwiał. A ty? Trzymaj się mnie. Idziemy. Gdzie Triss? Też. Wow. Słyszałam strzały, ale... Co się stało? Świetliki. Chodźmy stąd, inaczej skończymy jak oni. Okej. Czy mogę coś skraftować? Gdzież? Tędy. Tamtędy dostaniemy się do północnego tunelu. No dobra, ale jak tam wejdziemy? Śmietnik. Kolejna niezbędna rzecz podczas apokalipsy, czyli śmietnik. Na skok trzeba mi pomóc. Ale się śpieszy, kurczę. No. Na co czekasz? Się usunąć? No. Super. Lecimy. Tak. Nielegalne? Zdarza się. Szmuglowałeś kiedyś dziecko? Nie, to mój debiut. Debiut. A tak swoją drogą, to co cię łączy z Marlin? Nie wiem, no chyba po prostu jest moją koleżanką. Koleżanką? Kumplujesz się z przywódczynią świetlików. Ile ty masz lat? 12? Znała moją mamę, opiekowała się mną. I mam 14 lat, jeśli cię to w ogóle interesuje. 14 lat, ziomuś. A gdzie są twoi rodzice? A gdzie są w ogóle wszyscy rodzice? Czyli zamiast siedzieć w szkole, postanowiłaś zwiać i dołączyć do świetlików. Mam rację? Słuchaj, jeśli myślisz, że powiem ci, czemu mnie przemycasz, to się mylisz. Wiesz, za co lubię swoją pracę? Za to, że nie muszę wiedzieć takich rzeczy. Szczerze powiedziawszy, wasze plany latają mi koło tyłka. Świetnie. Też tak myślę. Co tutaj? Co ty wyrabiasz? Odpoczywam. A ja co mam tutaj robić? Na pewno coś sobie znajdziesz. Pęknięty zegarek, ten, który dostał. Masz zepsuty zegarek.
Mamrotałeś coś przez sen. Nie cierpię koszmarów. Tak, ja też. Wiesz co? Nigdy nie byłam tak blisko tego. Popatrz, jak tu ciemno. Chyba już nie może być gorzej. Prawda? Czego chciały od ciebie te świetliki? Hej, przepraszam, że tak długo. Ci cholerni żołnierze są wszędzie. Co z Marlin? Przeżyję. Widziałam sporo towaru, naprawdę sporo. Wchodzimy w to? Tak. To chodźmy. Nie uważasz, że to trochę dziwne, że zlecili nam tę robotę? Marlin chciała sama przeszmuglować małą, ale sytuacja zmusiła ją do wybrania nas. Straciła dużo ludzi. Nie miała wyboru. Mam nadzieję, że ktoś z nich żyje i nam zapłaci. Na pewno. Chodźcie. Dobra, idziemy. Nie, nie wyszło. Kto będzie tam na nas czekał? Ponoć grupa świetlików przyszła po nią aż z innego miasta. Dziewczyna musi być kimś ważnym. Kim ty właściwie jesteś? Córką jakiejś szychy czy coś takiego? Coś w tym rodzaju. Ile to jeszcze potrwa? Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za kilka godzin dotrzemy na miejsce. Eli, jak tylko stąd wyjdziemy, masz się nas słuchać i nie oddalać. Tak. Oczywiście. Wejdź na górę i sprawdź, czy droga wolna. Czekaj, patrol przed nami. Dobra. Możemy iść, wychodź. Chodź, mała. Patrz pod nogi. Ten deszcz nam nie pomaga. O, rany. Wyszłam na zewnątrz. Idziemy przez lusę. Jebu! Tylko bez numerów. Ruchy. Odwróć się, na kolana. Sprawdź ich, złożę raport. Ręce na głowę. Która mile z 12? Przejęliśmy 3 włóczęgów. Przyjęłam. Puść nas. Zobaczysz, że nie pożałujesz. Zamknij się. Weź tego gówna. Za ile będą? Parę minut. Dobra, dobra. What the fuck?
O kurwa! Myślałam, że tylko ich obezwładnimy albo coś. Nie, nie, nie. O kurwa. Patrz. Chryste, panie. Zabrałem. Marlin o tym wiedziała? Po cholerę szmuglujemy zarażone dziecko. Nie jestem zarażona. Nie? Skaner kłamie? Mogę to wyjaśnić. No to lepiej się z tym pośpiesz. Popatrzcie. Nie obchodzi mnie, jak się zaraziłaś. To ma 3 tygodnie. Przemiana następuje w 2 dni, więc przestań pieprzyć. Ma 3 tygodnie. Przysięgam. Czemu by was wystawiała? Nie kupuję tego. O cholera. Tez. Chodą. Chodą! Chodzi. Chodu. Za mną. Szybko. Okej, Ani. Mój sygnał, biegniemy. Sygnał. Uciekamy. Okej. Okay. Tak. Nogi. To jest bieg? Gdzie on jest? Gotowa? Jasne. Tak. Cholera. Pełna ich tutaj. Żołnierze, tam. Widzę ich. Musieli się przedostać. Sprawdzić okopy. Trzymajcie się z tyłu. Nic tutaj nie widzę. Na pewno tędy przeszli? Nie dajcie się zauważyć. Chodź, mała. Trzymajcie Joela. Dobra, ziomek. No. Nie chcę tam zrobić. Kurde, jakaś cegła już się przydała, żeby wrócić. Widzisz coś? Na razie w porządku. Okej. Na dziewczyny, chodźcie. Słyszę ich przed nami. Podobno do kilku naszych chłopaków. To muszą być te pieczone świetliki. Biorą one. Czekam. Schylcie się. Easy. Szybko. Nie ma nic.
poszli. Możemy przejść tędy. Mam właśnie siedemkę. Dlaczego w Blade? Ciekawe, jakich ominiemy. Nie zauważyli nas. Chodźmy naokoło. Jak to wygląda? Za dużo ich też. O rany. O cholera. Są z nami w środku. Odwróć ich uwagę. Ja przyszedłem. Teraz wiesz, gdzie iść? Czekajcie. Zobaczmy, dokąd prowadzi. Dobra. Tak, to się przyda. Trzymaj się blisko. Przynajmniej już nie mokniemy. Jak sytuacja? Myślę, że tędy się przeciśniemy. Oddział Charlie, zgłoś się. Cholera, kolejni żołnierze. Cel wciąż na wolności. Koniec poszukiwań, wracamy do sektora 11. Chyba nas nie widzą. Dobra, wracamy. Do wozu. Możemy ich nie wychodźcie z cienia. Prawo czy w lewo? Dobra. O. Jesteśmy na kanale. Nie, wciąż się tu kręcą. Czekaj, słuchaj. Joel, zobacz, czy jest coś, co mi się przyda. Jasne, szefie. Jakie jest rzeczy? Tess, tutaj. Pójdziemy tą rurą. Możemy przejść tędy. Miód dalej się, Eli. Okej. Wow, czekajcie, czekajcie. Chyba już poszli. Słuchaj, jaki był plan? Załóżmy, że dostarczymy cię do tych świetlików.
I co dalej? Marlene powiedziała, że mają własną strefę kwarantanny z lekarzami, którzy wciąż szukają leku. Znamy już tę śpiewkę, co też? A to... To, co się ze mną stało, jest kluczem do tej szczepionki. O Jezu. Tak powiedziała? Na pewno tak powiedziała. Weź się odwal, nie prosiłam cię o to. Ja też nie, też. Co my tutaj robimy, do cholery? A jeśli to prawda? Żartujesz. Co wtedy, Joel? Dotarliśmy aż tutaj, więc dokończmy misję. Mam ci przypomnieć, co tam na nas czeka? Rozumiem. Nie dałam mu wyboru. Obrażalski dziewczyny. Przejdziemy dalej. Tędy! Jeśli pójdziemy przez centrum, dotrzemy do ratusza przed świtem. Miejmy nadzieję. Naprawdę tak źle mi się przywrócić. Jeszcze drugi by było trzymał, jakieś niewiarygodne to jest dla mnie. Tereny wokół strefy kwarantanny są zbombardowane. Chcieli zabić jak najwięcej zarażonych. Dobry plan. O to doradzę. Co to do cholery było? Tess, słyszałaś? Tak. Ale to było daleko. Czy jesteś niebezpieczny? Chwilowo. Chodźcie. No świetnie. Cholera, ale wysoko. O, jest i nasz ratusz. Tak, musimy ominąć ten bałagan. To jest obok mnie, tak? To ma być centrum miasta? Raczej to, co z niego pozostało. Nie. Tutaj. Znalazłeś tam coś? Szukaj dalej. Teraz trzymaj się blisko Tess. Yeah. Spierz mnie się w tym. A, bo to jest to nasze miasto. Ej, Tess? Idę. Coś go rozszarpało. Umarł niedawno. Źle? Być może. Lepiej stąd chodźmy. Coś tu znajdziemy, ciekawe, co będzie. Chodźmy do tego, na te piąte piętro. Kurwa mać, klikacz. Jest. Musimy go przegryć z ściany. Co mu się stało z twarzy? Tak wyglądasz kilka lat po zarażeniu. Czy oni w ogóle coś widzą? W pewnym sensie. Wykorzystują fale dźwiękowe. Tak. Jeśli zaczną klikać, musisz klikować. Na to nie wiem. Jak klikają, to się chyba.
Kontroluj sobie zbaj po prostu. Cholera. Mam wrażenie, że ten budynek zaraz się zawali. Więc bądźmy w nim nadal. Uwaga na głowy. Zrobić, ale zrobimy te ostrze, bo mamy dużo rzeczy, a trzeba też nowe zbierać. Pomóż mi z tym. What the fuck? Oh, shit. Dobra, wydamy. Jesus. Nic nie jest? Nic mi nie jest. Poszukajmy jakichś zapasów. Rany! Ale to była jazda. Whoa. O tak. Zapasy. No, nie wiem. Tego szczyle nie rozmawiam. Masz, opatrz ranę. Dziękuję ci. Schemat apteczki. Okej, okay, mamy apteczki. Okay. O, ile tu rzeczy jest. Amunicja, puszki. Nic więcej, a tu jeszcze coś może. To też się odpuszczać. Ty, muszę się udać, bo tak widzę, że... Aha, możemy rozwijać umiejętności. Dobra, użyłbym apteczki. Okej. Chodźcie, musimy się stąd wydostać. O, rany. Ja. Świetnie. Sprawdź, czy jest przejście. Podsadzanko. Dobra. Nic nie jest? Czysto. Chodź, Eli. Dobra, twoja kolej. Dawaj. No chodź. Już. Ja? No dalej, chodź! Trzymaj. Okej. Co tam na targi piasek? Gacie? Cholera, szybko! To by było na tyle. Eli, nic ci nie jest? Poza tym, że mam pełno w gaciach? Nie, w porządku.
drogę. Za moment. Co ja mam zrobić? Bardzo panie proszę. Dobra. Droga. Panie przodem. Przejście jest zawalone. To co, wracamy się? To jakieś szaleństwo. Tylko nie patrz w tu. Co? Chyba żartujesz. Dobra. O, płaci. No, coś czuję, że się zarwie. Chodź, Eli. Nie patrz w dół. Nie, nie wiem, sobie nie jest trochę użyte. A, mamy nową broń. Super. Jeszcze na broń. Biegacze. Pójdę to sprawdzić. Zostań z dziewczyną. Gdzie mnie? Kurde, przydałoby się go wykończyć. Nie wracaj się, nie wracaj się. Okej, chodź. Czterech? Kurde, dużo ich, czterech aż. Kurczę, nie chciałem, żeby ten przychodzi się, że ten przyszedł. Wszystko. Dobra, powoli, powoli. O, chyba. Dobra, teraz już nie ma tego. Ja pierdolaj. Elo. Grypa. Dawaj. Góry to. Dobra. Jeszcze ktoś. Dobra, chodźcie na dół. Ja pierdolaj, że się uda. Wynośmy się stąd.
chodźmy stąd lepiej. Dobra, teraz idź. Dobra, czekaj. Teraz mamy trzy meterki. Okej. Idziemy. A tu jest jeszcze miejsce. Widzisz? Nic mi nie jest. Wow. Idziemy na dół. Nie ma co zwlekać. Na dół, tak? Jest przejście. Uwaga na plecy. To znowu jakieś podziemia, gdzie są te... Jak odzyskamy broń, powinniśmy zrobić małą przerwę. Robimy małą przerwę? Ty wciąż powtarzasz, że nie tak na ciebie uwagi. A ty zawsze mnie ignorujesz. No, nie tym razem. Uwierzę, jak zobaczę. Chodźcie. Tędy. Można część. Co zrobimy? Chcemy zrobić ostrze. Żeby to było ostrze. Leczkę, że jeszcze... Dobra. Bierz sprzęt, idziemy dalej. Patrz na rękaw. To świetlik. Tak. Nie mają łatwego życia ani w mieście, ani poza nim. Oby... No, ktoś na nas czeka w miejscu. Zróbmy od razu jednego. Nawet znowu, że nie. Nie możemy dwa, to tylko dwa. Na bezpieczeństwo. Ale tak się ta broń przerzuca. Wiem coś na... Nie ma też świetlików. Świetnie, to nam nie uderzy. Kwarantanny. Widzisz? Ciemności. Na tym będzie. Tam widzisz ich. Cholera! Boże, już prawie wyszliśmy. Kurde. Joel, pójdziesz przodem i obstawiam tyły. Ellie, cokolwiek się wydarzy, masz się trzymać blisko nim. Jasne. Skoncentruj się. Jasne. Dobra, gdzie oni są teraz? Jest jeden. Ufa, gdzie było jest to na mnie? Shit. Musimy jakoś minąć. Thank you.
Nogi. No iść. Dobra, udało się. Było blisko. O rany! Naprawdę nam się udało! Jesteście całe? Tak. Nie zatrzymujmy się. Dobra. Nieźle dajecie sobie radę. Po prostu mamy szczęście. Chwilowo. Wow, ale to fajnie wygląda. Dokąd idziemy, Tess? Ratusz jest tam. Gdzie? Okay. Wszędzie te chobary. Jak wejdziemy na tę ciężarówkę? Spróbujmy coś znaleźć. O shit. O świetnie. Dobra, może od tyłek spróbujemy trochę podejść. Kurde, jakiś drążek mi się tu... Easy. Dobra. Hello! Ufu. Nice. Musimy topnąć. No dobra. Zarazili się niedawno. To pewnie ci żołnierze. To znaczy, że jest ich tu więcej. Musimy iść. Dobra. Lecimy. Chodźcie na górę. Może tu iść. Co to mam? Rozumiany kawałek. Aha, opis tej choroby. Chodźmy dalej. Joel, tutaj. Może tędy da się przejść. Jasne. Głośno to wygląda. Co? Nic nie słyszę. Okej, szybko. Idą. Wiem! Świetna. To jest tak szybko. Okay.
Masz coś na bucie. Dobrze. Dobra, udało się. Okej. Jak się stąd wydostaniemy? Przekonajmy się. Czy tu się lampka świeci? Marlin uważa, że jesteś odporna? No, przynajmniej ona tak myśli. Jak zostałaś ugryziona? Musiałaś się znaleźć na podobnym miejscu. Tak. Wymykałam się nocami. Byłam w szkole wojskowej z internatem. Ale po co? No wiesz, no, żeby pozwiedzać miasto. Zarażeni dopadli mnie w centrum handlowym. To jest zamknięty teren. Jak ty się tam dostałaś? Miałam swoje sposoby. Tak czy owak. Rozumiem. Dobra. Była wtedy z tobą Marlin? Jak cię ugryźli? Nie. Pobiegłam do niej po pomoc. Dziwię się, że cię nie zastrzeliła. Mało brakowało. Mam nadzieję, że nic jej nie jest. Mówiłam ci. Wszystko będzie dobrze. Może szybko strzelić. No i szybko strzelić. I załatwione. Muszę go jeszcze wybrać. Chodźmy. Kurde, zaraz znowu będą zarażeni. Dobra, uwaga na głowę. Szybko, przechodź, przechodź. Oj, dawaj. Joel! Oj, chuj. Żyję. Zaraz do was dołączę. Co tutaj? Tess? Uciekaj, uciekaj! O, shit. Dobra, musimy im pomóc. Gdzie tam przejść? Już nie wiem. Shit. Nie idź tu. No fuck, idź tu. Dobra, odpadę. Jasne. A jednego mniej. Gdzieś tu jest. On gdzieś tam po lewej był. Tess! Nie ma ich, ale są części. Otwieramy, nie. Idź. Jakaś cegła mi się przyda. Mam cegłę, mam butelkę. Dobra. Zróbmy taki jak. To odwróci ich uwagę. Wszystko to leciały. Zajebiście, a my idziemy się. No fucking brato, dawaj.
stronę góry. Aha, dobra, czyli ten koleś pewnie wali tam na jakąś... O, fuck, i zdążyłem rzucić. Dobra, walgę, kurwa, dobra. Ty, co się z tym koleżem stało? Wbił się w ścianę. Dobra, gdzie oni są? O, dobra, o, o. Hello. Czy on się kiedyś skończy? Dawaj go. Dobra, wszyscy. Cholera, mało brakowało. O. No nie jest. Nie będzie. A już się zrobiło widno. I dobra, to i daleko jeszcze. O kurde, jeszcze kawałek jest. Jest. To nasz budynek. Nie wiem, jest. Może jakiś... zrobimy coś... O, okej. A, możemy też sobie doładować jakiś... Okej, może to tego użyję. Okej. Uleczymy się? Może nie, jeszcze dużo życia mam. No i co? Co dalej? Deska jest, widzę. Odsuńcie się. Chyba tu co? A tam tylko rurkę. Dobra. Tylko uważaj jak idziesz, bo tutaj jest dosyć wysoko. Co, znalazłaś to, po co przyszłaś? Jeszcze nie wiem. Ale kurde... Widok jest ekstra. Chodźcie, tędy. Hej! Dawaj, dawaj. To prawie koniec, więc skup się. Na rozkaz. Teraz się wkurzyła. Myślę, że to jest dobry moment na przerwę. To już za rogiem, chodźcie. Widzę, że nie zatrzymujmy się, mała. Gramy, więc to jest dobry moment na zatrzymanie się i zapraszam was do następnego odcinka, w którym będziemy kontynuować naszą grę. Niedługo dojdziemy do ratusza i zobaczymy, co tam się będzie dziać. Tyle ode mnie, dzięki za oglądanie i do następnego, hej!